To jest jeden z najprzyjemniejszych dni w roku, kiedy mogę spotkać się z grupą ludzi, którzy właśnie uprawiają wolontariat, tak? Voluntarius. Voluntarius to znaczy dobrowolny. To słowo łacińskie jest. I to jakby to oddaje już w samej nazwie istotę sprawy. Państwo tutaj siedzący reprezentujecie no, przeróżne formy wolontariatu. To jest robicie coś z własnej, nieprzymuszonej woli dla innych, ale również dla siebie. Ja pamiętam, tak trochę będę może przynudzał, ale to jest sprawa wieku. Jak byłem w klasie maturalnej, napisałem taką rozprawkę na temat postaw osób, które uczestniczą w wydarzeniach charytatywnych i wtedy udowadniałem, co nie było takie oczywiste w tych czasach, że robią to z egoizmu. I tak jest, słuchajcie, że my to, jeżeli coś robimy, tego nie można z altruizmem pomylić, tak? ale ludzie, którzy uczestniczą w akcjach charytatywnych, robią to w dużej mierze również dla siebie. Wiecie, że w ogóle przed 1990 rokiem w ogóle nie było takiego pojęcia jak wolontariat, tak? On się zjawił w prawie polskim, w ogóle w 2003 roku była ustawa tam o wolontariacie i czymś tam. I tam się pojawiły zupełnie nowe pojęcia, których przedtem w Polsce nie było. Organizacja pozarządowa, organizacja pożytku publicznego, wolontariat, tak? Przedtem za komuny no, były tak zwane prace społeczne, no, były również, żeśmy tam różne te charytatywne właśnie akcje również robili, ale były przede wszystkim te prace społeczne, które szczerze mówiąc no, niewiele miały wspólnego z takim dobrowolnym, właśnie z tym słowem dobrowolnym, no bo do tych prac społecznych było się, krótko mówiąc, przymuszanym. Od 90 roku zrobiliśmy niesamowity skok. To było to, co odróżniało nas od krajów starej Europy, od Europy Zachodniej, gdzie wolontariat istnieje od wieków, bez mała. No, w każdym razie na pewno w XX wieku on się pojawił w różnych krajach, które właśnie mają tą tradycję czynienia dobra dla innych. I aż się nie chce wierzyć, że w Polsce tego do 90 roku nie było. Ale potem nastąpiła taka erupcja i coraz więcej osób zaczęło mieć satysfakcję z tego i rozumieć, że warto coś robić dla innych. Warto robić to w kulturze, warto robić w sporcie, warto różnego rodzaju zbiórki organizować, warto jeździć na Ukrainę, pomagać ludziom, którzy tam no, przeżywają jakiś koszmar i tak dalej, i tak dalej. I państwo tutaj reprezentujecie właśnie no, niesamowicie szerokie spektrum, co za chwileczkę się okaże, jak będziemy państwa jakoś tam prosić o to, żebyście no, podziękowanie od nas tutaj odebrali. Uważa się w tej chwili, że w Polsce wolontariat uprawia około 4-4,5 miliona ludzi. My się naprawdę na tej mapie Polski wyróżniamy jako jedno z tych miast, gdzie mnóstwo ludzi uprawia wolontariat, jeżeli tak można mówić, uprawia, nie wiem jak to inaczej nazwać, w każdym razie zajmuje się wolontariatem, uczestniczy w wolontariacie. Proszę Państwa, wszystkim Wam serdecznie gratuluję, dziękuję, ponieważ reprezentuję tutaj wszystkich mieszkańców Szczecinka, tak, te 30 tam, pewno z 7 czy 8 milionów, już niestety nie 40. Ile, co powiedziałem? No tak, chciałbym może, ale nie. Czy 36 tysięcy albo 7, na pewno już nie 40, ale w każdym razie, ponieważ reprezentuję wszystkich mieszkańców, to w ich imieniu Państwu bardzo, bardzo dziękuję za wszystko to, co robicie. Dziękuję Państwu bardzo. Propaguje abstynencję od alkoholu oraz daje dobry przykład innym, tworząc społeczności zdrowe. Myślę, że działalność Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet jest znana. Pani Barbara i jej stowarzyszenie wspierają. Pani Katarzyna i jej bliscy krzewią kulturę fizyczną. Pani Maria jest niezwykle zaangażowana w stymulowanie działań Fundacji Miłosierdzie i Wiedza. Przede wszystkim pani Sylwia.
Przede wszystkim pan Henryk i jego organizacja reprezentują interesy obywateli. Pani Anna. Pani Agnieszka. Przede wszystkim zaangażowany w promocję. Przede wszystkim. Przede wszystkim team biegowy zaraża ludzi. Przede wszystkim żyjący za propagowanie zdrowego stylu życia, na biorą udział w akcjach ratowniczych i poszukiwawczych. Pan Marcin jest również pomysłodawca rzecz osób potrzebujących, indywidualnych mieszkańców w Szczecinie. Jest właścicielem warsztatu rowerowego i przede wszystkim. Ale przede wszystkim panowie bardzo angażują się w pomoc dla dzieci, chorych, samotnych oraz powstańców warszawskich. Pan Kamil wspiera schronisko dla bezdomnych. Ten duet działa przede wszystkim na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Szczecina. Podzielnia jest inicjatywą, Jarosław zaangażowany jest w działalność na rzecz osób w trudnej sytuacji. Panowie aktywnie udzielają się na rzecz osób będący w kryzysie bezdomności, przede wszystkim inspirujący. Zapraszam przedstawiciela Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczecinku, SPO. Zapraszam przedstawiciela pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia księżnej Elżbiety. Zapraszam przedstawiciela zespołu szkół numer 6, zespołu szkół numer 1 w Szczecinku.